Znajdujemy się na Saharze i kto ostatni wyjdzie z multipli, ten wygrywa 500 zł. Wszyscy już są w samochodzie, więc oficjalnie czas start. Mam dla nich przygotowaną masę zadań i oczywiście też życia. Każdy z was ma po 3 życia i możecie je stracić w każdym momencie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się je traci, macie 5 minut na znalezienie 3 piłeczek, które się znajdują w samochodzie. Mam, oj, słodycze. Pierwszy. Ja miałem. Lubię. No, dobra. Hello, my friend. O, a Przemek, chciałbyś pokazać, co masz na piłeczce? O nie. X. Co to znaczy? Tracisz życie, a chłopaki zakafują. Ja myślałem, że jestem królem, że znalazłem. Nie. Więc w taki sposób traci się życia. Przemek ma już teraz tylko 2. Póki co, miłego siedzenia. Zaprzyjaźnijcie się z tym autem, jeśli jeszcze nie jesteście wystarczająco zaprzyjaźnieni. Ja się jakbym siedział tu pierwszy raz. Słuchajcie, siedzimy sobie. Ja nawet bym powiedział, że leżę. Bardzo mi jest wygodnie. Kocham ten samochód. Jest najlepszy. Mózg po spędzeniu 2 tygodni w trasie i w multipli. Ej, nie można używać telefonu. Hey Siri. Set timer to 15 minutes. Zobaczymy, czy to... No nie użyłeś telefonu. Nie użyłem. A telefonu nie można używać, ale Apple Watcha można. Są tu jakieś gry? Co oglądam? Kocham chyba to. Widzę, że troszkę się rozespaliście. Macie 30 sekund na zmianę miejsca. Inaczej tracicie życie. Dobra, to easy. Easy. Fajnie. A jesteś zadowolony z miejsca, w którym siedzisz? No? Chciałem tu być. Ja jestem niezadowolony. Ja też nie jestem zadowolony. Bo bardzo mi się tu dobrze leżało. Ale ty możesz teraz być. O. Mam te kabanosy. Ale śmie, patrz, nie, jest git. Mam wodę. Macie 15 sekund na zmianę miejsca, albo tracicie życie. Ty, no dobra. No to ja wracam tu. Mogę. I patrz, teraz będzie na miejsce zmienić, ale w tym, w którym jeszcze nikt nie był. 10 sekund macie na to. Ej, ej, ej. O cholera. Gdzie? Zajęte! Panie! Oj, chyba... Ej, ale nikt nie mówił, że nie możemy we dwójkę na jednym siedzieć. Dobra, trzeba zweryfikować, czy to było na czas. Czas nie było, ale myślę, za zjawiskowe przejście należy się tutaj. Zasady były jasne. Życie tracisz, Popie, stary. Tu na YouTubie się są inne zasady. Tak, niż w rapie. Dobra, to idę z powrotem tam. No i git! Czyli Kubuś full i chłopaki po 2. No dobrze, to se tu robicie co chcecie. Przemek, zegarka też nie można używać, to oszukiwanie. Nie było powiedziane. No to w takim razie teraz precyzuję. O, co to? Mogę dotknąć? Wyłączyć? Tak, wyłączyć tak. Mama do mnie dzwoni! Mama, jakiś chory nomad mnie zamknął w samochodzie. Panowie, żebyście się za bardzo nie rozsypiali. Słuchajcie, Przemek, stawaj! Jako, że to piękne auto tak dobrze nam służyło, kolejną konkurencją, w której ktoś z was, no niestety, straci życie, musimy sobie to powiedzieć otwarcie, jest quiz wiedzy o multipli, ale nie o byle jakiej multipli, tylko o tej konkretnej multipli. Wszystko wiem. Dlatego proszę, teraz możecie wyciągnąć telefony, otworzyć notatki i tam będziecie zapisywać odpowiedzi. Okay. Dobrze. Czas na pierwsze pytanie quizowe. Ile kilometrów ma multipla przebiegu od Krakowa do momentu teraz? Wszyscy mają? Si. Słucham po kolei, zacznijmy od kurki. 4920. 4960. Moja odpowiedź to 4975. Jest 4932, więc jesteś najbliżej, więc wyciężasz. Drugie pytanie. Ile łącznie piosenek zostało nagranych w tym aucie, w środku? No dobra, ja mam. Ja mam. No dobra, ja też. No dwie. Dwie. Każdy ma punkcik. To było bardzo proste pytanie. Kolejnym pytaniem to, ile napojów ekipy jest na okleinie auta? O Jezu! A można podglądnąć sobie nie, jakoś? Nie, ale to proste. Nie, no nie, pomyśl po prostu. Poczekaj. Dobra, jesteśmy ready. Ja wiem, mogę pierwszy. Tak, proszę bardzo. To Kubun niech będzie pierwszy. 6. Kubun 6. Ja też 6 dałem. 4. Ja dałem 6, bo tak, raz, 2, 3, 4 i jeszcze na masce chyba są 2. Ale zapomnieliście, no o innych, łącznie jest 12 napojów ekipy na aucie. 12 puszek jest na aucie? Tak, jest tak. Faktycznie, że są. A kurde, nawet nie zwróciłem uwagi. Więc w tym pytaniu nikt z was nie dostaje punktu. Jaki jest numer rejestracyjny tego auta? O, w dupę, to tylko Przemo może być. Każdy zerknął w tamto miejsce. Ja mam już odpowiedź, nie zmienię jej. Mam jakąś losową odpowiedź, bo ja ze 2 czy 3 razy pisałem ten numer jakby na parkometrze. Coś tam mi świta, ja ale... Ja mam random. Ja mam KTA 3026M. Nie, no nawet nie jest KTA przecież. Nie, no KK jest na pewno. No i randomowy numer, 25684. KK 33163. Jest KK 6364. O. Czyli znowu tutaj kompletnie nikt
nie dostaje punktu. Kolejne pytanie. Ile kosztowało usprawnienie Multipli do stanu używalności? To mówił Przemek. Często. Macie? 10 koła. Okej. Okay. No 12 tysięcy. 12 tysięcy kosztowało usprawnienie. Tylko Przemek dobrze powiedział. Ale to nie było 12 tysięcy wraz z zakupem? Nie, 14 tysięcy wraz z zakupem. 14 zakupem. Kolejne pytanie. Jaki kolor miała Multipla przed oklejeniem? Ja wiem. Granatowy, taki niebieski, obrzydliwy. Dobra, Kubuś? Nie, granatowy. Ja dam srebrny. Granatowy to. Chyba ktoś tu straci żyćko. Ostatnie pytanie. Gdzie najdalej była Multipla poza Saharą? To też było wspominane. Było wspominane. No. Z tej informacji, którą przekazał właściciel. Tak. No ja mam, że Lazurowe Wybrzeże. Ja tak samo mam. A i to bo ja tak zapisałem mówił. Losowo, że w jakiejś Holandii czy coś. No chłopaki dobrze odpowiedzieli, Lazurowe Wybrzeże. Czyli tutaj ty po prostu uważnie, bo to faktycznie pytanie pode mnie, ale no uważnie słuchał, kury. Czyli wychodzi, że Kubuś traci niestety życie. Wy chłopaki mieliście taką samą ilość punktów, więc gratulacje i siedźcie se tutaj. W takim razie wszyscy z dwoma życiami. Wszyscy z dwoma życiami. No dobra. Bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, kolejna konkurencja. Kolejna konkurencja polega na tym. Widzicie tam kamerę i ustawionego krzaka? No. O Jezus. Waszym zadaniem jest dojechać jak najbliżej krzaka, zatrzymując się tak, żeby w niego nie wjechać. O, to chłopaki będą mieli ciekawie, bo nigdy nie jechali multiplom. I nie możemy używać hamulca przed, tylko po prostu jedziemy gaz, gaz, gaz. Jak chcemy się zatrzymywać, to zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na raz, żeby nie dojeżdżać tak powolutku. Tak. I jak zacznę wam machać, to znaczy, że możecie zaczynać. Dobrze ruszył. Czekaj, próbuję patrzeć, ale tu maski nie Nie, to widzę. Podoba mi się ta reakcja. To już? Metr. No jesteś metr od krzaka. Dobra, jedziemy. No, zahamował mi szybciej. Dobra, niech będzie. Ej, to i tak lepiej ode mnie. To i tak. Czekaj, gdzie tu jest hamulec? Czemu ty pytasz o to? Tutaj z drugiej strony, tak? Ręczny. Tylko ręczny jest. To i pedały normalnie? Sorry, Twitch Administration. Ale to będzie złe, już czuję to. Ona nie ma długiego tego przodu. Pamiętaj, żeby nie można. Ja pierdzie. Co to za reakcja? Chłopie, kurde! Co? Dojechałeś na 3 centymetry! Co? Co? Poczekajcie, już wam pokażę. Mocniej zawieje wiatr, to możesz przegrać. Patrz to. O ja. O kurde. Patrz to. To są chłopie, tyle to jest od krzaka. W takim razie oficjalnie możemy pogratulować Kubusiowi, bo rozpierdzieliłeś to. Podjechałeś na 2 albo 3 centymetry. Nie dało się lepiej tyle, tego zrobić. Tyle. Wracajcie na swoje miejsce na samej górze. Róbcie co chcecie. Ty, on przyjdzie z kamelem chyba. Przyjdzie z kamelem. Mógł pójść po głaza. Jak tak, to od razu wychodzę, ja to mówię. Ja, jeżeli przyjdzie do Bartek z kładem, ja wychodzę. Ja wychodzę pierwszy. Cicho? Cicho. Jedzie kład. Jest! Ale to nie jest Bartek chyba. Bartek w kasku jedzie z przodu. O, w dupę. A to jest kład. To ja nie chcę. Ja chcę. Dobra, słuchajcie, jeśli ktoś się chce przejechać, może w tym momencie wyjść z auta i przejechać się gładem. Idę. Nie, Jezu, ale bym chciał. Ja nie chcę w ogóle. Ale bym chciał. Nara! Kocham głady! Bartola! Gładem mnie kupiłeś, ja to kocham, rozumiesz? Dobrze, proszę bardzo. Wypierdolił się. Ej, nie zło. Everything is good. Nie, no, trochę mu zazdroszę ogólnie samego faktu pojechania w Duny, ale nie na gładzie. No ja powiem, że wczoraj miałem okazję chwilę się przejechać na gładzie. Na bagim. Bagi zajebisty. No niesamowite doświadczenie, co możecie zobaczyć pewnie na odcinku, klipie. Na klipie. Głównie na klipie. Głównie na klipie i na odcinku i Przema. Kolejną konkurencją, która może rozstrzygnąć już kto wygra, ponieważ Kurka ma jedno życie, a Kubuś ma dwa życia, są piłkarzyki. Jako że wszyscy wiemy, że Maroko było czwarte w mundialu, dlatego jest tutaj też Maroko jako czerwoni. No i co? Zaczynamy! Jezu! Dobra, tak może nie, tak? O! No dobra, jeden punkt, niech będzie. Gra jest do 5, dlatego 1-0 dla Kurki. Dobra, ale już nie targamy tym, kurde, boiskiem. O! O!
Ale dziwnie się gra. Zajebiście! 2-1. Bez krytyki. Hey! Kurał, co jest grane? Dziękujemy bardzo. Ja tak, wiem, że wszystko jeszcze nie jest wyrównane. Ooo, Kubuś, jest już tylko jeden punkt, to tak naprawdę całej wygranej. Teraz powinieneś ty rzucić. Może. Nie, to może ja lepiej nie będę rzucał. Raz. Ale to tutaj widzę, że boisko jest trochę na... Ooo! 4-4, dobra piłka rozstrzygająca. Nie! Gratulacje Kubuna! 500 zł, gratulacje! Dziękuję. Wygrałeś! Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało i chcecie więcej tego typu odcinków, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, a my lecimy w dalszą podróż na pustyni. Ja wychodzę. Proszę bardzo.